taka przypowieść właśnie, którą usłyszałem kiedyś. Pewien ojciec umierał i woła swojego syna, na łożu śmierci leży i woła syna i mówi mu: masz tu zegarek, to jest zegarek twojego dziadka, ma on tam kilkaset lat, pójdź z tym zegarkiem do jubilera i zapytaj się, ile by za niego chcieli. No to wraca syn z tego jubilera i mówi, że tylko 100 dolarów, bo jest stary. No to dobra, to teraz weź ten zegarek i pójdź do lombardu. No to syn, dobra, wziął ten zegarek, leci do lombardu, wraca i mówi mu ojcu, że tam już chcieli 300 dolarów za ten zegarek, no bo jest faktycznie stary, coś można by za niego gdzieś tam dostać, ale ma jakąś rysę. 300 dolarów, ojciec mówi, to nie, to mało. To weź teraz ten zegarek i idź do muzeum. Syn już taki zmarnowany, mówi, że pewnie pomysł bez sensu, no bo tam na pewno nie dadzą więcej niż w tym lombardzie. No ale dobra, spełni ostatnie życzenie umierającego ojca i pójdę do tego muzeum. No i poszedł, wraca i tam chcieli za niego chyba z 350 tysięcy dolarów. Zdziwiony mówi ojcu, taki już pod wrażeniem. No i ten ojciec mówi, widzisz, bo ten zegarek w muzeum chcieli, bo jest antyczny i na pewno będzie pasował do ich antycznej kolekcji. Na tej zasadzie to jest przypowieść, że osoby, które nie pasują do pewnego środowiska, będą źle odbierane, niedoceniane i będą gdzieś tam poniżane, w sensie takim, że dostaną zadania, które muszą wykonać, a nie są to na ich poziomie, nie? I będą się po prostu źle czuły w tym środowisku. I trzeba znaleźć takie miejsce, jak ten zegarek właśnie, nie? Który był stary, miał tam jakąś rysę, ale należał do jakiejś antycznej kolekcji. I tak samo ty, jeżeli czujesz, że należysz do innego środowiska, że będziesz się lepiej czuł tam, gdzie są podobni ludzie tobie, że ktoś będzie doceniał twoją wartość, bo ty przecież starasz się robić super robotę, rozwijasz się. Właśnie to jest dobre u tych osób, nie? Że one cały czas się rozwijają. To nie jest tak, że żołnierz przychodzi do roboty, ten, co się tam stara przynieść i on się nie rozwija, bo ci ludzie jeżdżą na różne szkolenia, płacą własne pieniądze, rozwijają się, mają świetne predyspozycje i psychiczne, i fizyczne, nie? I teraz, tak jak ten zegarek, nie? Znajdź miejsce tam, gdzie będziesz pasował i gdzie ktoś doceni twoją wartość, nie? Bo inaczej ta wartość będzie cały czas twoja obniżana. I teraz co, zegarek by poszedł do jubilera za stówkę na przykład, służysz w jednostce, robisz tą robotę, którą robisz, ale czujesz, że tam nie pasujesz po prostu i trzeba to zmienić, nie? Czujesz, że jesteś w stanie robić coś ciekawszego, lepszego, no ale nie masz siły, odwagi, chęci, motywacji po prostu, żeby zmienić tego miejsca na inne, bo nie wiesz, sobie poradzisz, że czeka cię ciężka przeprawa. Właśnie ten odcinek, nie? Chcesz zmienić coś, musisz przeżyć coś ciężkiego w pewnym momencie, no bo zmieniasz aktualną sytuację, która jest dla ciebie komfortowa. Chcesz wejść w nową sytuację, ale kurde, jest ta bariera. Nie wiem, czy jest ta bariera. Nie wiem, czy sobie poradzę, nie wiem, czy to jest dobre wyjście dla mnie. Nie wiem, jak tam będzie, a muszę znowu się spiąć, muszę znowu gdzieś tam przez ileś miesięcy przepracować. I tak jest bardzo często z żołnierzami w wojskach konwencjonalnych, którzy nadają się, powiedzmy, do wojsk specjalnych, służą w takich jednostkach, jest im tam dobrze. Natomiast bywają przypadki takie, że oni chcą robić więcej, nie? Chcą coś ciekawszego robić, mają większe wymagania w stosunku do tej roboty, w której się aktualnie znajdują. Są blokowani przez przełożonych i tak samo przez swoich kolegów. Bo większość osób, powiedzmy, w takim środowisku funkcjonuje sobie, bo czy się stoi, czy się leży, nie? Tam. I oni wtedy wiedzą, że żeby zmienić tą aktualną sytuację, to muszą na przykład podejść do tej selekcji, przygotować się fizycznie, a nie mam czasu na to, bo mam tyle i tyle roboty na głowie, muszę kupić to, muszę pojechać tam, no ja pierdzielnie, nie będę miał czasu na to, nie? Teraz jest mi faktycznie dobrze tu, jak jest, ale znowu wchodzisz w określone tam sytuacje, że kurde, ale mi tu nie jest dobrze, ale się wkurzam, dlaczego nie są tacy, dlaczego nie robimy tego tak, a tak. Ty chcesz zrobić coś więcej, dostaniesz strzała od kumpla, ty weź się uspokój, chłopie, gdzie się wychylasz, jesteś tu źle, rób tak jak my, nie? Pluton w niewoli na przykład, bardzo częsty. Na drugiej misji w Iraku poczułem to, że chciałbym iść po prostu do sił specjalnych, nie? I zacząłem od tamtej pory się przygotowywać. Bo wcześniej czułem, że się nie nadaje, nie? Miałem wyobrażenie o wojskach specjalnych takie, że tam są takie, wiesz, takie kozaki mega. Ja nie czułem się wtedy bardzo pewnie siebie, nie? Byłem takim
Znałem swoją wartość, ale nie czułem się pewny siebie. Nie wiedziałem, czy sobie dam radę. Dużo pytań, tak jak teraz mam do mnie skierowanych, tak miałem wcześniej też ja. Czy będę miał rodzinę na przykład, nie? Czy jakiś taki specjalist, to nie jeżdżę cały czas na misjach i nie będę miał czasu na założenie rodziny, nie? Mhm. Te osoby, które by chciały coś zrobić więcej, mają tą świadomość, że czeka ich taka przeprawa, no to rezygnują, bo jest im dobrze, gdzie są, a szczególnie osobom, które gdzieś się wyróżniają na przykład, to im jest lepiej w środowisku, gdzie się wyróżniają, bo czuć to wyróżnienie się, tak, że są, czują się lepsi od innych. A jak pójdą tam, to będą troszeczkę gorsi od reszty. Albo będą gorsi, albo będą musieli się jeszcze bardziej starać. Nie? Więc te osoby rezygnują, bo im jest dobrze. Ale te osoby z kolei, które boją się zmienić ze względu na to, że nie wiedzą właśnie, co ich czeka, że ta świadomość tego trudnego przygotowania się, tego etapu, kiedy zwalniasz aktualną robotę i czy się znajdę inną, nie? Dobra, rzucę tę robotę, tak jak ty myślisz na przykład o czymś takim, czy o zmianie jakiejś sytuacji i w pewnym momencie będę z niczym, nie? I kurde, czy ja sobie poradzę? I taka niepewność. Nie? I ludzie rezygnują wtedy, nie? A te osoby, które chcą właśnie służyć w wojskach specjalnych, powiedzmy, już mają na tyle dość, bo jak mam kontakt z tymi ludźmi, nie? Że czują się tam niedowartościowani, że są cały czas gnębieni, że są cały czas uspokajani, żeby dali sobie spokój. Ale jak faktycznie chcesz coś więcej, to idź do tych specjalistów. No ale on chce, no ale ma bloka z kolei, nie? Przełożonego nie chce puścić. I wiesz, ja współczuję naprawdę tym ludziom, ja miałem podobnie. Jak ja się przenosiłem ze Świętoszowa, już dowódca batalionu ze mną poszedł do dowódcy brygady i on powiedział, że mnie nie puści, nie? Czemu? No bo byłem za dobry. Miałem przejąć dowódcę kompanii obowiązki już na stałe. I wtedy myślałem, że jak ja zostanę kolejny tam ileś lat w Świętoszowie, no to tym bardziej rodziny nie założę, nie? Aha. I to są przypadki, które ja rozumiem, widząc tych żołnierzy, jak oni się starają gdzieś wydostać z tych jednostek konwencjonalnych, bo też może wcześniej nie czuli się, że tych wojsk specjalnych się nadadzą, nie? Będzie taki etap, no bo ja go przeszedłem ten etap, nie? Nie pasowałem tam, chociaż bardzo lubiłem służbę w Świętoszowie. Bardzo lubiłem służbę, naprawdę. To była dla mnie bardzo dobra szkoła życia. Tam nauczyłem się prawdziwej służby wojskowej i na tych misjach właśnie tego życia na wojnie. Ale czułem, że kurde, czegoś mi brakuje jeszcze. Brakowało mi takiego stylu pracy. Bo poznałem tych żołnierzy wojsk specjalnych, którzy służyli na misjach. Moi koledzy na przykład, którzy gdzieś tam kończyli szkołę i trafiali później do tych jednostek. Czy moi nawet byli podwładni, którzy trafiali do tych jednostek, a ja miałem z nimi kontakt, opowiadali mi o sytuacji, jaka panuje, jakie są relacje między przyłożonymi, nie? Mówię, kurde, i właśnie tego mi brakuje, nie? Żeby ktoś doceniał to, jakim jestem faktycznie wartościowym człowiekiem, te moje uprawnienia przede wszystkim i umiejętności. Mówię, kurde, przecież ja mam to ogarnięte, bym się tam nadawał super, nie? Ja zawsze miałem taki styl też dowodzenia bardziej przez koleżeństwo, nie? I w wojskach konwencjonalnych nie do końca jest to tolerowane przez przełożonych i też nie do końca jest to od dołu tolerowane przez podwładnych, bo podwładni ogarnięci, którzy wiedzą, że muszą robić robotę, a nie być sterowanymi przez palec przełożonego, to nie wejdą ci na głowę, nie? Ale niestety jest tak właśnie, że jak ty chcesz być kumplem z jakimś żołnierzem, który nie do końca rozumie służbę, to on ci wejdzie na głowę, nie? A w wojskach specjalnych jesteś kumplem, musicie sobie ufać wzajemnie. To jest taka właśnie relacja koleżeńska, gdzie no właśnie po to się szło do wojsk specjalnych, po to się chodzi dalej, nie? Że jest tam taka relacja, że robotę będziesz robił ciężko, ale kurde jest to relacja, jest to braterstwo, jest to zaufanie wzajemne, nie? Ludzie spotykają się po robocie, ale mówię o tych wąskich, małych pododdziałach, zwłaszcza w tych sekcjach bojowych, grupach bojowych, bo to są właśnie ludzie, którzy spędzają ze sobą bardzo dużo czasu w ekstremalnych sytuacjach, a te ekstremalne sytuacje właśnie wiążą ludzi na całe życie nawet, nie? Bo ja pamiętam moją selekcję, kiedy przychodziliśmy ją razem, wiesz, człowiek ma ciężko, czy tam kumpel miał ciężko, ty mu pomagasz i wiesz, on jest tobie wdzięczny. Nie? I to było to, co ja potrzebowałem właśnie, nie? Bo byłem takim kumplem trochę dla podwładnych. Przełożeni to strasznie nie lubili, nie? I z moim drugim kolegą, który był moim później przełożonym, mieliśmy taki styl dowodzenia, że nasza kompania po prostu musiała zostać rozłożona przez przełożonego, bo wyróżniała się po prostu na tle innych kompanii i źle to kogoś bolało to po prostu, nie? Potrzebny jest bodziec, nie?
Czasami jest tak, nie wszyscy to mają, bo niektórzy przechodzą tą selekcję bardzo płynnie i bez żadnych problemów. Niektórzy mają większe problemy. Ta góra dla nich jest dłuższa i bardziej stroma. Mhm. I trzeba mieć to w świadomość, że tak będzie i po prostu robić swoje. Nie? Musisz to zmienić. Po prostu jeżeli uważasz, że nie pasujesz do tego środowiska, zmień to. Co stoi na przeszkodzie, nie? Na pewno stoi na przeszkodzie to, że nie wiesz, jak to się skończy. Nie wiesz, czy sobie dasz rady. A jeżeli mi się nie powiedzie, to co? Będą przeszkody, ale ty sobie z nimi poradzisz, bo to są tylko tymczasowe jakieś przeszkody. I teraz, jeżeli ty jesteś odpowiednio sfokusowany na ten cel, ty się zaangażujesz tak w tą swoją drogę, masz świadomość przeszkód, ale sobie poradzisz, bo wiesz, że one są tymczasowe tylko.